mi mówi, że dostarczenie tej łódki na farmę nie było bez sensu. Tak, ale musimy ją zabrać tym krówkom. Przepraszamy was, ale mus to mus! Dobra, zanim dotarliśmy na farmę, jechaliśmy po pofalowanych torach i musieliśmy zwolnić. Masz rację! Jedźmy szybko! A to znaczy, żebyśmy jechali bardzo, bardzo wolno. Dzień na odwrót! Nie, jest tak źle, gdy jedziemy wolno! Tak, znaczy nie. Ta zwrotnica znowu skieruje nas na trasę dookoła. Trzeba ją przełączyć, wtedy zostaniemy na magistrali. No dobrze, ale jak chcesz to zrobić na odwrót? I to jeszcze z tym drzewem na torach. Mam pewien pomysł. I macie! A teraz zwrotnica. Wow! To było absolutnie fantastyczne, Tomku! Tory nawracamy! Dzień na odwrót! Fantastycznie, zdążyliśmy w samą porę! A gdzie są te krówki? Zbierajcie się! Do domu! Wysiadka, krówki! Wreszcie u siebie! Widzę, że wszystko odkręciliście. Zła robota. Co oczywiście znaczy, że wykonaliście dobrą robotę, bo to dzień na odwrót. Czyli można jednocześnie pracować i dobrze się bawić. Cieszę się, że wszystko naprawiliśmy, ale... Dobrze, że to koniec dnia na odwrót. Nie mam sił. Ja też. Dzień dobry, Tomku. Dzień dobry, Piotrusiu. Dzień na odwrót. O nie! Nadciąga deszcz! To pewne! A ciągle brakuje kilku części. Gdzie jest Tomek? Słyszę go już! Patrzcie! Wiezie ze sobą nos rakiety! Hurra, Tomku! Kapitan Tomek do centrum sterowania. Misja zakończona sukcesem. O, rety. Patrzcie! Rakieta w komplecie! Ale a poza tym, w końcu udało mi się dostarczyć ważną część rakiety. O, masz na myśli akumulator? Nie, wielki nos rakiety. Tomku, ale ta rakieta nie może wystartować bez akumulatora. On ją zasila. Jejku, to jednak ważny element. Każdy element jest ważny. A najgorsze, że zaraz zacznie padać. Na semafor. Rakieta nie wystartuje. Wystartuję, jeśli przywiozę akumulator, więc ruszam! Super turbo szybko! O nie! Nie zdążę przed tą okropną burzą, nawet jeśli będę super szybki! Dobrze jest mieć przyjaciółkę, która jest najszybszą lokomotywą w Sodorze! Tym razem to ja dam ci turbo rakietowe wsparcie! Naprawić swoje błędy. W drogę z prędkością światła! Myślicie, że Tomek zdąży wrócić przed deszczem? Nie, nie ma szans. Hej, słyszeliście to? Ho, Tomek! Ta rakieta latuje i czeka go twarz!
Guzik odliczania do startu. 10, 9. Wciśnij drugi raz. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Startuję! Żadnych szans! Chwila! Jadę w złym kierunku! Tomku! Łap! Dzięki! Następna stacja u węcha! Pora dorzucić do pieca! Naprzód, Tomku! Strzeżcie się szyny! Nadciąga diesel! To żegnam, hej koła w ruch. Tomek wygrywa tam i tu. To powinno mi pomóc. Ha? Do zobaczenia na mecie. Po to żegnam, hej koła w ruch. Zwycięstwo pokażę mu. Ciężka robota. O nie! Moje wagony! Jej! Mało brakowało. Piotruszu, kucnij! Uf! Tomku, przestawiam zwrotnicę, żeby zatrzymać wagony. Karolciu, tory wymagają remontu. Spójrz. Ups. Ja chyba też będę nadawał się do remontu. O nie! Błotne kąpiele są zdrowe. Musimy cię szybko postawić na tory. To i tak nie ma sensu. Diesel ma taką przewagę, że już nie mam szans go dogonić. Chyba jednak nie jestem numerem jeden wśród lokomotyw. Dla mnie zawsze nim będziesz. Żeby być wspaniałą lokomotywą, nie zawsze musisz zwyciężać. Poza tym obiecałeś dostarczyć ładunek, a nie się ścigać. Wiecie co? Macie rację. Dałem słowo Tomka i dotrzymam go. Hej, koła w ruch, po to żegnam. Bo moje słowo dałem wam. Hej, koła w ruch, po to żegnasz. Przyjaciół, pomoc masz. Bardzo wam dziękuję. Kamciu, dlaczego nie jedziesz dalej? Nie wiem, co mi się stało. Nagle się zatrzymałam. Zabrakło ci pary? Nie używam pary, tylko energii elektrycznej. A moje baterie są naładowane. Coś jest ze mną nie tak. Coś się popsuło? No nie wiem. Po prostu nie mogę jechać. Jak dostarczę przesyłki do Vicarstown, skoro tutaj tkwię? A może pociągnę twoje wagony i ciebie aż do Vicarstown? A co, jeśli pojedziesz zbyt wolno i nie dotrzemy na miejsce przed zmierzchem? Może nie jestem tak szybki jak ty, ale dowiozę cię na czas. Obietnica Tomka! Elektrycznie! Dziękuję, Tomku. Złap się mnie! I w drogę! Wszystko dobrze, Tomku? Jest trudniej niż myślałem. Może przydałoby się odrobinkę więcej smaru. Jedziemy! No, to w drogę! Tomku, powiedz, czy dałoby się może w jakiś sposób przyspieszyć? No bo robimy korek. Ha? Tomku, skarbie, czy możesz jechać nieco szybciej? Przypominam, że obowiązuje nas ścisły rozkład jazdy. A spóźnienie zagrozi naszej reputacji. Tak, jasne, robię co mogę. Podobno pociągi dużych prędkości jeżdżą z dużą prędkością. A może oni się cofają? Pierwszy raz spowodowałam korek. Proszę, Tomku, jedź trochę szybciej. Tomku, czy mogę w jakiś sposób pomóc?
Nie martw się, mam pewien pomysł. Pojedziemy inną drogą. To taki mój sekretny skrót. Dzięki, Tomku. Powodzenia. Trzymaj się, skarbie. Nie zgubcie się. Właśnie, nie zgubcie się. Jesteś pewien, Tomku, że to jest skrót? Spokojnie. Złożyłem ci obietnicę, Tomka, że dotrzesz do Vicarstown przed zachodem. I tego się trzymajmy. Dobrze, jeśli sądzisz, że możemy. Stój! Co się stało? Coś nie tak? Chodzi o te tory. Tyle tu pagórków i skrętów. Pociągi dużych prędkości jak ja mogą wypaść z torów na takiej trasie. Na szczęście jedziesz po nich z prędkością Tomka, więc trzymaj się osi i przygotuj na super zabawę. Ale jaką zabawę? Pokażę ci. Gotowa? Nie wiem. Właśnie goniliśmy tęczę. Tak, i kiedy jesteśmy blisko, ona nam ucieka. Zaraz. Czy ta tęcza miała kolory czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, granatowy i fioletowy? Widziałaś ją? No to jest bliżej niż myśleliście. Masz rację! Jedziemy! Pora sprawdzić, co jest na końcu tęczy. Zgadnijmy, co jest na jej końcu. Może cały wagon gwizdków? Hej, zaczekajcie! Uhu! Teraz nic nas nie zatrzyma! Wow! Nigdy wcześniej nie widziałem tej góry. Hej! Widać nad nią tęczę, ale nie ma żadnej drogi na szczyt. Te tory prowadzą wokół niej, nie w górę. No to koniec. Bez torów, które prowadzą na szczyt, nigdy nie dotrzemy do tęczy. To przecież niemożliwe. Co jest niemożliwe? Na szczycie jest tęcza, którą chcemy złapać. Super! Możemy wjechać na górę po torach za tymi krzakami. Znalazłeś tajne tory! Naprawdę? Znaczy... No tak! Ale jak mamy się na nie dostać? Tory są przerwane. Nie martwcie się! Znam kogoś, kto może nam pomóc! Spokojnie, nie martw się, Karolcia i Sandra mi uratują cię! Stuk, stuk tu i puk, puk tam! Tutaj stuk, tutaj puk, w każdą stronę stuk, puk! Szybciej! Tęcza zaczyna znikać! Tutaj stuk, tutaj puk, w każdą stronę stuk, puk! A oto nowiutkie połączenie w prezencie od Sandry i Karolci! Bardzo dziękujemy, Karolci i Sandro! Kawał dobrej roboty! Wszyscy na górę! Cała para naprzód! O, co jest na końcu tej tęczy? Hej! To zdziwi i zaskoczy nas! Co skrywa tęczowy piękny łuk? Już na odpowiedź czas! Hej! Jedziemy więc, by zobaczyć tęczy kres. Dowiemy się, co tam na końcu łuku jest. Kochani, to koniec tęczy. Wow. Patrzcie na te kolory. To było cudne. Ten smok jest mój, rycerzu. Odrzekam, nic z tego, droga damo. Zielony rycerz jest gotów do zaciętej bitwy. Ha, ha, ha! Mam cię! Albo i nie. Niewidzialny czarny rycerz jest skryty za zasłoną dymu. Hejże! Złapię błękitnego rycerza. Zgubiłem go. Smok namierzony! Lepiej go podnieść! Muszę znaleźć sposób, żeby uciec. Hej! Wow! Chorągiewki!
Błękitny rycerz wciąż ma swojego smoka! Mam cię! Hej! A gdzie jest smok? Niestety zniknął! O nie! Gdzie on się podział? Zatrzymał się na szczycie wzgórza. Pierwszy, kto go złapie, jest szlachetnym rycerzem. Mogę się założyć, że to właśnie ja nim będę. Nic z tego! Chwała należy do mnie! Chcę złapać smoka i zakończyć to polowanie. Jestem! Nie, to moje zadanie. Wracaj tu, smoku! Smok nam znowu ucieka. Ha? O nie, uderzy w nadjeżdżające pociągi. Pomarańczowa rycerka temuż zaradzi. Piękny dzień, idealny na przygodę. Zaczekajcie! Po co ci to wszystko? Łowca przygód musi być na wszystko przygotowany. Piotrusiu, przecież my jedziemy do kopalni. Rurka jest właśnie po to, by sobie poradzić, jeśli kopalnia będzie zalana. A to co? Maszyna do straszenia duchów. Kopalnie mogą być nawiedzone. Gdy wiem, na czym stoję, to się w ogóle nie boję. Dotarliśmy! Teraz wystarczy już tylko odnaleźć jaskinię kryształów. Tamci za nie mówią z zaskoczenia, kiedy zobaczą, że mała Sandra była pierwsza. Chciałaś powiedzieć, że Sandra i Diesel byli pierwsi. Jasne. To już tutaj. Lepiej zerknę na mapę. Okej, jedziemy prosto. Kiedy mówiłem Sandrze, że jaskinie są ciemne i straszne, dlaczego sam się nie posłuchałem? Jesteśmy już na miejscu? Sam nie wiem. Ciężko odczytać tę mapę. Nic wam nie jest? Może wracajmy do domu, co? Piotrusiu, koniecznie musisz to zobaczyć. Którędy pojedziemy? Tu jest tak ciemno, że ledwie widzę mapę. Patrzcie! Tędy! Naprzód klubie wielkich przygód! Super! Dlaczego nie zapisałem się do klubu malutkich przygód? Tędy, Dieselku! Szybciej! Łatwo ci powiedzieć. Jesteś leciutka i ten stary most wytrzyma twój ciężar. Czyli nie ma odwrotu. Klub większych przygód zawsze jedzie! Naprzód! Patrz! Kryształy! Jaskinia kryształów musi być gdzieś tam! Założę się, że mieszkają tu pająki giganty. Super! Mam taką nadzieję. I fajnie by było, gdyby były też nietoperze, gąsienice i węże i... A, czy one są na mnie? Ja chyba je czuję na sobie. Nie martw się, Piotrusiu. Na pewno nic tu nie ma. Cześć, ciuchcie, których nie znam. Jestem Sandra. Jak mogę pomóc? To my, Tomek i Piotruś, tajni agenci. Super! Świetne przebranie. Dzięki. Masz może jakieś fajne gadżety, które pomogą nam poruszać się w ciemności? Gadżety? Pewnie, że mam. To super tajna misja, Sandro. A, jasne. Jedźcie za mną. Trochę na lewo. Nie, w moje lewo. Idealnie.
teraz możecie wysyłać tajne wiadomości dymne. Spróbujcie! To sygnał. Uwaga, dinozaur na torach. Wspaniały sygnał dymny. Dorzuciłam wam też zbiornik super śliskiej paczki, która umożliwi wam błyskawiczną ucieczkę. I co? Super! A teraz pokażę wam najbardziej sekretny super gadżet na świecie. Co to jest? To tak tajna rzecz, że nawet ja nie wiem, ale to coś do użycia tylko w poważnych sytuacjach. Dziękuję, Sandro. Teraz jesteśmy gotowi na wszystko. Tak, gdy wiem, na czym stoję, to się w ogóle nie boję. Gotowy 006? Gotowy, agencie numer 1. Dziękuję za skorzystanie z super hiper usług super tajnych gadżetów Sandry. Wiesz co? Zgaśmy reflektory i sprawdźmy, czy przejedziemy przez stację, tak by nikt nas nie zauważył. Chcesz zgasić światła? Okej. Bądźmy bardzo cicho. Brakowało. To świetna zabawa, Tom, agencie numer 1. To się wie, agencie 006. Ale Tomku, czy na pewno nie musimy mieć już naszych przebrań? W ciemności nas nie zobaczą. A tak, ciemność. Tomku, co to za dźwięki? Nie ma się czego bać, Piotrusiu. Spójrz. To tylko stary wiatrowskaz. Wiesz co, Piotrusiu? Tajni agenci są nie tylko niewidzialni, ale też całkiem niesłyszalni. Sprawdźmy, czy uda nam się przekraść przez te farmy. Nie widzę żadnej krówki. Ja też nie. Może jeśli zaczniemy muczyć tak, jak robiliśmy to rano, to one nam odpowiedzą. To taka gra w słuchanie. Mu! Mu! Niemożliwe! Mu? Dźwięk dochodzi stamtąd. Czy traktory muczą? Nie, ale krówki już tak. Mura! Udało się! Są już 4, jeszcze tylko 6. Małe mumu tu, duże mumu tam. Tutaj mu, tam też mu, dookoła mumu. Mamy ją! Tam też mu, dookoła mu. Mamy 5. I 6. krówkę. Tutaj mu, tam też mu, dookoła mu. 7. krówka! Mu, mu! Ósma i 9. krówka. Jest 10. To była ostatnia, Tomku. Mućki w drogę. Wróciliśmy. I to w samą porę. Brama naprawiona. Krówki mogą zostać na łące. Musimy być ostrożni. Krówki, zapraszamy naprzód. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. O nie. 10! Dziesięć krówek? Doskonale się spisaliście, chłopcy. Naprawdę skupiliście się na tej dostawie. Tak naprawdę dobrze się bawiliśmy. Ale... jakim cudem? Cóż, po prostu graliśmy w różne gry, które pomagały nam się skupić. I widzę, że z powodzeniem. A propos dobrej zabawy. Kto chce pośpiewać piosenkę o farmie w drodze do domu? Ja chcę! Mówiąc szczerze, kochani, chętnie dołączę. Pan McCall farmę miał, ja. A na tej farmie krowy miał. Może nie powinniśmy śpiewać o krówkach.
Kurki? Świetnie. Małe pipi tu, duże pipi tam, dookoła pipi. Pan McCall farmę miał. Cześć, Sandro. Cześć, Ko! To też brzmiało jak muzyka. Ale nie taka, jakiej potrzebujemy. No tak, masz rację. Karolciu, Sandro, widziałyście Gabrysia? Tak! Był tu i przywiózł nam te fantastyczne falowane arkusze blachy. Miał też dostarczyć instrumenty do Vicarstown na koncert. Ale tam jeszcze nie dotarł. Może jest w zajezdni pocztowej. Mówił, że się tam wybiera po rozładowaniu całej blachy. Ruchy! Pomożemy wam szukać, ponieważ... Wszystko musi grać! Ha! Faktycznie wszyscy tak mówią. Gabrysiu! Gdzie jesteś? Gabrysiu! Co to za dźwięki? Brzmią jak muzyka. No tak, racja. Dzisiaj wszędzie znajdujemy muzykę. Wszędzie, tylko nie na scenie. Gabryś ma wszystkie instrumenty i gdzieś zaginął. Minąłem Gabrysia obok zwodzonego mostu. No to tam jedźmy. Tak, ponieważ wszystko musi grać. Skąd wiedziałeś, że chcę to powiedzieć? Miałem przeczucie. Ruchy! Jeśli szybko nie znajdziemy Gabrysia, trzeba będzie odwołać koncert. Jedziemy! W drogę! Czemu jeszcze nie spotkaliśmy Gabrysia? Zaraz go spotkamy. Tak, ponieważ zabrałem swój szczęśliwy dzwonek. I jestem pewien, że przyniesie nam szczęście i znajdziemy Gabrysia. Piotrusiu, czy to ty? To chyba głos Gabrysia! To ja, Gabryś. Mówiłem, że to szczęśliwy dzwonek. Gabrysiu, co tu się dzieje? Przekładnia, która opuszcza most, zacięła się. A to oznacza, że nie mogę przejechać. O. Jeśli nie dostarczymy muzykom instrumentów, które wieziesz, koncert zostanie odwołany. Coś wymyślimy. W końcu wszystko musi grać. Karolciu, możesz zaczepić hakiem o most? Już się robi! Gotowy? A teraz ciągnij! Ten most jest zbyt ciężki. A może spróbujemy razem? Do dzieła! Wszyscy gotowi? Mocno! Oddamy się razem! Udało się! Bardzo wam dziękuję. A teraz wybaczcie, ale muszę się spieszyć do Vicarstown, żeby dowieźć na czas instrumenty.